Słuchajcie, teraz coś a propos kawy, bo piję właśnie kawę często, jak zauważyliście. No i przez to mniej chodzę do dziewczyn. Mówiłem im, jak prowadzą kawę u siebie, to będę do nich chodził, bo u nich nie ma kawy. A że często proszę je o coś, o pomoc, to dzisiaj ja im wprowadzę kawę. Jadę im kupić kilo kawy, tam od razu zmielą, bo one nie mają młynka. I zaparzacze takie, jak ja mam w domu, i pokażę im, jak to się parzy. Tak więc będę, póki jeszcze nie będę miał swojej kawiarni, to będę do nich chodził. A teraz pewnie zastanawiacie się, skąd ta maska. Nie, nie pandemia. Robię sobie na samym końcu szczęki implant i ściągnąłem górny most. Tak więc troszeczkę seplenie jeszcze przez dwa dni i no i źle wyglądam. Tak więc takie maskowanie tutaj dzisiaj w tych dniach. A dziewczyny chcę poprosić, żeby mi pomogły u mnie internet tam zainstalować. Zadzwoniły do firmy, przetłumaczyły mi opcje i wzięły, zamówiły człowieka, żeby przyszedł i zamontował router. Uprzedzam wszelkie zapytania, z zębami wszystko ok. Ja mówię, na samym końcu, tam już nie można było mostować, robię implant i no, trzeba było na ten czas tam to zdemontować, a jest to demontowalne, tak to miałem zamontowane. A kogo interesuje wstawienie nowych zębów, to zapraszam na odcinek, ile kosztowały mnie nowe zęby. Tutaj macie zajawkę, on się fajnie przyjął. Myślę, że ciekawy temat też dla bezzębnych. Dobra, ja jadę teraz kupić kawę dla dziewczyn i do dziewczyn i te zaparzacze w ramach wymiany barterowej, usługa za przysługę. No. To znaczy, one nawet o tym nie wiedzą i nie wymagają tego, ale ja mówię, mimo tej kawie, one widzę, nie wiedzą, jak do tego podejść. Jak będą miały kawę, to ja będę u niej trochę pieniędzy zostawiał u nich. No jak będę tam chodził, to będziemy na kawkę wpadać. Bo jak już wam wspominałem, czas otwierania biznesu jest bez alkoholu. Pierwszy okres tak samo, bo trzeba się skupić na robocie. Słuchajcie, tu hurtownia kawy, kupimy im taką najtańszą z tego względu, że one muszą mieć powtarzalność, a one mają niskobudżetową knajpę. Jak później będą kupować, to one nie będą kupować tej za 15, czy tej za 12, czy nawet tej za 9, tylko tą. Tak więc trzeba im kupić tą, żeby klienci już mieli jedną jakość. No i tu jest mielarka i im zmieli. To już mamy zmieloną i zapakowaną, bo pani ma przygotowaną kilo. I tutaj muszę im takie zaparzacze kupić. Tylko nie wiem, jaki one mają wymiar kubków, ale pewnie najmniejsze, no bo to nie ma co, ja mam też najmniejszy. Ja tu też zawsze kawę kupuję, to jest taka hurtownia kawy i herbaty, zrobiona z mieszkania, to jacyś Chińczycy, Sino-Kmerzy mają ten lokal. Już tu byłem kiedyś, nie wiem, czy wam pokazywałem, takie zaparzacze też można kupić, inne sprawy, chińska herbata. Kawa oraz zaparzacze zakupione, jedziemy do dziewczyn, zrobić im niespodziankę i niech mi załatwiają internet. Dobra, dojechaliśmy. Zaraz je poproszę o kawę. Powiedzą, że nie mają. Halo? Halo? One coffee, please. Sorry? Coffee. Coffee? Uh-huh. What? No have. No, what do you mean no have? Żądam kawy. Okay. Proszę mi podać kawę i koniec. If you don't give me coffee, I will not come anymore. Bo one kubków nie mają, ale mają kubki, żeby trzymać tutaj sztućce w ten sposób. Mówię, dawaj mi więcej takich kubków. Ona mówi, a co chcesz, herbatę ci zaparzyć, może znajdę. Chciały już iść do konkurencji, kupić kawę. Sorry, I don't want tea, I want coffee. Coca-Cola? Coffee. Oh, mean. What does it mean? No, have. Have for you. You will start coffee business now. This is your starter for you. And this is for making the coffee. Okay. I will teach you how to make. Yeah, I will be a
Tell hello. Say hello to our people. Hello, hello. Dziewczyny zaczęły same robić, za dużo nasypały kawy i nie taką szklankę, bo to pęknie przy wodzie gorącej. Jeszcze chciały używać wody z takiego zaparzacza elektrycznego, który nie gotuje wody. On zaparzy do herbaty jeszcze, ale tu musi być, wiecie, wrzątek. Kawa się robi, a w międzyczasie przebitki. Bambus i wieprzowina. Jaka wysypka mi wyskoczyła i dziewczyny zauważyły, jakiś krem kupiły i mnie wysmarowują całego. Thank you so much. Ktoś podjechał z krabami tutaj na sprzedaż. To jest dobry biznes. Na motorze. Dziewczyny już wiedzą, o co chodzi, mówią nagrywaj, nagrywaj, nie? No, może wy byście taki biznes sobie w Polsce ktoś otworzył. Można jeszcze raki łapać w czystych rzekach polskich, ryby na motor, takie kosze z wodą, rybki do kosza, świeże, no i po osiedlach jeździcie dookoła. Można ślimaki łapać. Ugryz ją. Gotóweczką zapłacono, klient zadowolony, sprzedawca też zadowolony, no chyba kraby najmniej zadowolone, bo ci co będą jedli też zadowoleni. Waga. How much per kilo? 250. Ja już jestem u siebie, teraz fachowcy od internetu przyjechali. Będziemy montować, ale tutaj nie ma prądu, nie wiem jak to zrobią. Okazało się, że instalacja będzie jutro, a dzisiaj musimy tylko ten internet jakby podpisać, zarejestrować. Więc muszę jechać po paszport i po kontrakt. Internet umowa podpisana, zaraz wam powiem jakie tam parametry, bo pewnie jesteście zainteresowani. Marakuje kupiłem, 3 kilo i tak to wygląda. Tak wygląda wewnątrz, a tak na zewnątrz. To nie jest popularny w Polsce owoc, więc wam pokazuję. To jest bomba witaminy C, no i to się dodaje do napojów, do drinków, a Michał z farmy robi z tego piwo. Dobra, nie mogę się doczytać jaki to jest internet, tak więc jutro wam powiem jak będą instalować. W każdym bądź razie za cały rok zapłaciłem razem z instalacją $144 amerykańskie i mam 10 bodajże megabajtów. I to jakiś lepsze niż te drugie. Nie znam się na tym, ale ktoś mi tak powiedział. To znaczy na jakimś lepszym systemie. Ja się na tym nie znam. Jakiś ITS czy ITF bodajże. W każdym razie był ze mną tutaj Szwajcar znajomy i tam się dopytywał i potwierdzał, że mam lepszy niż ten gorszy. No i tutaj mam 3 marakuje zalane wodą, to wydrążone. Zaraz to jeszcze sobie do lodówki odstawię, żeby się schłodziło. Słuchajcie, ja jadę do siebie na magazyn, stąd ta latarka, bo tam nie wszędzie światło teraz jeszcze doprowadzone. I Michał z farmy Polak z dżungli jest tutaj na mieście, tak więc się spotkam. Dzisiaj się kończy zbiórka na niego, ale taki odcinek podsumowujący i dziękczynny z jego strony nagramy, myślę, jutro. No a póki co jadę tam do siebie, już jakieś tam rzeczy do sprzątania biorę, bo powoli tam trzeba będzie ogarniać. Dobra, jest Michał, jesteśmy na magazynie, nie mamy czasu, nie mamy światła, jak zwykle bieda,
No ale dzięki Wam się tam trochę polepszyło u Michała. Ale to jutro, w kolejnym odcinku. Przybyć pewne sprawy. Widzimy się jutro na robocie. Trzeba odwalić kawał ciężkiej roboty. No dobra, widzimy się jutro, tak jak powiedział Michał. Jutro na robocie, kończę ten odcinek. Jutro też zrobimy podsumowanie akcji pomocowej dla Polaka z dżungli. No i tyle. Subskrybujcie, lajkujcie. Pozdrawiam, cześć. Aha, jeżeli dotrwaliście do końca, to mam dla Was fajne kody rabatowe na AliExpress. Wszystko będzie w opisie. Dla nowo zarejestrowanych użytkowników $4 na zakupy gratis. Tak więc, jeżeli już jesteście zarejestrowani, to musicie sobie jakiś inny e-mail, inny IP, sobie nowe konto na przykład założyć. Możecie to nawet multiplować. Niby się tak nie powinno robić, ale znana praktyka. Ja udostępniam linki czy kody. Powiem Wam, że szczerze, że dopiero teraz rozgryzam temat, ale wiem, że to mam. I czy to będzie linkiem czy kodem, nawet nie jestem pewien. Też Wam dam link do pozycji, które AliExpress ma już na magazynie w Polsce. Czyli są to towary, które jak klikniecie, kupicie, za parę dni macie w domu. Nie musicie czekać na dostawę z Chin. Możecie też takie towary, jeżeli nie znajdziecie, w tej ofercie, które są w Polsce, oczywiście, kupić na tym samym układzie. $4 gratis dla Was. Przy założeniu, że produkt kosztuje minimum $5. Czyli jeżeli coś kosztuje $5, to płacicie za ten produkt $1. Jeżeli coś kosztuje $25, to $20. No minimalna kwota zakupu $5 i $4 dla Was w gratisie. No jak mówię, są rzeczy w Polsce, to będzie link. A jak tego nie znajdziecie, to kupujcie w Chinach. Po prostu będziecie musieli dłużej na sprzęt poczekać. No to było na tyle.